częściej bywał. No niestety dzisiaj nie pokazuje swoją postawą nic dobrego. Ale cieszy postawa, dobra postawa Tomasza Goloba, który na pewno wyciągnął wnioski z przegranego na ostatnich metrach ostatniego biegu i tutaj już tego błędu nie popełniał. Modne stały się poprawki w ostatnim momencie. Jeszcze ustawiają, przesuwają koło mechanicy Jasona Krampa. Takie przestawienie ma pomóc Jasonowi w lepszym starcie i później ułatwić mu jazdę na dystansie. Tak zadecydował, wezwał wzrokiem, skinieniem swoich mechaników. Wszystko jest już gotowe, ma jeszcze 39 sekund Jason Kramp, aby przygotować sobie pole startowe. Kto pojedzie, Zbyszku, poza Krampem? Oprócz Krampa zobaczymy Lukasa Drymla, Frederika Rikrena w kasku białym i Nica Christiana Ibersena w kasku żółtym. Bardzo ciekawa obsada. Wydaje mi się, że faworytem powinien być tutaj Jason Kramp, ale już dzisiaj było kilka takich wyścigów, w których głupi faworyci nie wygrywali. Stąd też tutaj na pewno pozostała trójka postawi poprzeczkę wysoko. A więc patrzmy, Kramp z pierwszego, Drymel z drugiego, z trzeciego Fredrik Lindgren i z zewnętrznego Iversen. No i co się dzieje? Drymel wygrywa start. Idzie po dużej póki Iversen z Szczecinną łatwością. Ogląda Drymla, ależ kraksa teraz. No dobrze, w tym momencie tylko mogę powiedzieć jedno. Dobrze, że nie jechali w Göteborgu, bo tam na tych długich, prostych z pewnością skutki byłyby zdecydowanie poważniejsze. Siedzi na torze pod bandą Drymel, leży obok Fredrik Lindgren, tak? Bo to tak. Widzę żółty dół od kewlaru. No już chciałem tutaj pochwalić całe zawody i tor, i zawodników, że dostrajają się. Ale nie była, widzomy. Nie była to Zbyszek wina toru. No zobaczmy, co zrobił tutaj Drymel. Wciskał się przy bandzie Iversen, a Drymel po prostu dojechał do tej bandy. Znaczy, Iversen już był daleko z przodu. Iversen, przepraszam, nie Iversen, tylko Lindgren. Tak. No i jaka decyzja? Zostawił miejsce, najpierw w pierwszym odruchu zostawił, wjechał Drymel, będzie wykluczony, bo z tej powtórki z tyłu widać, że to po prostu wina Czecha. No i lekko, nawet nazwijmy to nieodpowiedzialne zachowanie, bo po prostu oparł łokieć na prawym ramieniu. Jednak Szwed został wykluczony z powtórki. No to cóż, Szwed został wykluczony. Oglądamy kolejne powtórki. I teraz obserwując zmierzającego do parku maszyn Drymla z Papą, wstał co najważniejsze Lindgren. Połączymy się na chwilę ze studiem w Warszawie, żeby Krzysztof Cegielski, przepraszam.